Dzień dobry, witamy się z wami w nowym odcinku z samochodu, bo właśnie jedziemy do Rossmana, między innymi do Biedronki, no tam takie zakupy, ale chcę kupić małemu słoiczki. Gustuję w barszczu, powiem wam. Wszyscy kochamy barszcz, Mikołaj też uwielbia barszcz. No wczoraj dałam mu słoiczek, kupiłam mi jeden i się tak zajadał. Potem jak wrócę do domu, to pokażę wam, czym okropnie pluł. I strasznie mu nie smakowało. Zresztą mnóstwo z was mi napisało, bo na Instagramie wam to dodawałam, że mnóstwo waszych dzieciaczków miało to samo i akurat to samo lubiło i to samo gdzieś tam poszło w odstawkę, bo pluły dalej niż widziały, szczerze mówiąc. Więc pokażę wam tutaj, może akurat wam się sprawdzi. No, mam jeszcze jeden słoiczek, bo kupiłam na zapas tego takiego, co nie bardzo przypadło Mikołajowi do gustu. Natomiast chyba psiaki będą miały ucztę, bo one dojadły poprzedni słoiczek i nie, one nie pluły. One wszamały wszystko tak jak leci. Także zgłosimy się już z Roska, bo muszę też kupić żel pod prysznic, znaczy nie pod prysznic, tylko żel dla małego do kąpania. No i parę jakichś tam pewnie pierdółek. Co masz butle? Mama ci musi wyprać tą czapkę, bo... Działa się w torbę? Tak, wszystko jest w wózku. Okej, jedziemy, tak? Dotarliśmy. Tak, Mikołaj, szukamy barszczyku. O, mamy. Uj, nawet promocja. A nie, po 7 to nie jest to. Mikuniu, chyba nie ma twojego. O, to jest właśnie to, czego mój syn jeść nie chce. Jest, jestem ślepa. Jest. No, on tylko nie zauważyło. O, gites. O, matko, ty nic nie chcesz, żeby dosłuchać z Harry'ego Pottera. Magiczny. Słuchajcie, kupiłam ostatnio na AliExpress takie dingsy. To jest taki rzep, żeby móc sobie zawiesić torbę po prostu i nie musieć jej nosić, mamy wolne ręce i torba wisi sobie przy wózku, czy tam co tam chcecie powiesić, no nie? Spoko opcja. Linka wam dam pod spodem. Wróciliśmy do domu. Jakoś się udało, Mikołaj był ultra grzeczny, także przebrnęliśmy przez okres płaczu w sklepie totalnego. Stylistycznie to zdanie nie miało w ogóle żadnego sensu. Generalnie Mikołaj wcześniej każdy wypadł do sklepu oferował koncerty wszelakiej maści, po prostu dla nas, dla otoczenia, za darmo i było ultra głośno. Natomiast teraz się wszystko pozmieniało i naprawdę jest spoko, bo Mikołaj prześpi, szczególnie lubi spać w Kauflandzie, albo się czymś zainteresuje, albo dam mu coś, że tam trzyma, pomaga, to też jest zainteresowany, bo jakieś inne pudełeczko, także super. No i teraz rozpakowujemy wszystko, bo też będziemy mieć gości przez weekend, więc trochę tych zakupów już zawczasu zrobiliśmy, żeby potem już nie jechać do sklepu, bo gdyby nas zasypało, to już w ogóle ultra szał. Chciałam wam pokazać to. I to nie są, nie jest żadna dieta pudełkowa, tylko słuchajcie, mi brakło pojemników plastikowych. I właśnie to jak korzystaliśmy z tej diety pudełkowej, to zostawiłam sobie pojemniki takie trójdzielone, dwudzielone i takie całe. I gdy mi braknie po prostu pojemniczków takich na jedzenie, a to jak mówiłam wam już kilka razy, ja sobie dzielę jedzenie na dni, żeby gotować raza porządnie. No to teraz mam tylko do podgrzania, wyjmę sobie sałatkę i resztę wrzucę do mikrofali i mamy gotowe, no nie? Więc super sprawa. Co najlepsze, to jeżeli chodzi o pojemniczki, bo tak się zawsze mówi, że ta dieta pudełkowa pojemników jest w cholerę i w ogóle śmieci i tak dalej. No tak, tych pojemników jest sporo, no bo dostajemy 5 posiłków dziennie. U nas dwie osoby, no to było 10 pojemników różnych, bo to czasami był jakiś koktajl i tak dalej. Porozdawaliśmy je po rodzinie, bo to takie są, wiecie, ten plastik jest taki dość spoko, twardy i tak dalej. Ale pachnie, dobre to zrobiłam. Jest taki spoko, że można komuś zapakować coś, albo wiecie, gdy na przykład zostaną jakieś sałatki albo coś, no do lodówki, czy kawałek ciasta, jak przyjdą goście i chcecie, wiecie, kawałek dać im do domu. U nas się to często robi, temu tak mówię, bo bardzo często jak ktoś do kogoś przychodzi, to zawsze wychodzi z
pełnym obładunkiem. No i właśnie te pojemniki teraz krążą po całej rodzinie. Każdy dostał po kilkanaście nawet właściwie i się mega przydają. Także w naszym przypadku myśmy byli miesiąc i tydzień dokładnie, bo próbowałam najpierw dietę zbudowaną na tydzień, potem na miesiąc. Wyrzuciliśmy dosłownie kilka pudełek, takich wiecie, które się zafarbiły albo były takie niskie bardzo, co nie było sensu. No ale dieta pudełkowa to szerszy temat i wam kiedyś o tym opowiem na drugim kanale, bo obiecałam już w listopadzie w tamtym roku i jakoś się nie złożyło, bo nie miałam czasu. Może się uda w tym tygodniu i do tego przysiądę i wam wszystko popowiadam, ale jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tej diety pudełkowej, nie tej, którą sobie sama teraz robię, tylko tej kupnej ze sklepu, bo to niemały wydatek, to dajcie znać w komentarzu pod tym filmem i sobie zrobimy taki odcinek. Dostaliśmy paczkę. Słuchajcie, w ogóle ta paczka to miała, została wysłana, tu gdzieś była, chwilę temu widziałam, o jest, 9 grudnia. Dwa razy wracała, ale w końcu udało się, aby do nas dotarła po wielkich przeprawach z tą firmą kurierską. I jesteśmy strasznie ciekawi, co to jest. Bo jest to prezent od firmy Switchbot. Tak. Ale nie wiem, mamy pojęcia, co się jest w środku. Nie mamy, ale bardzo zależało, co jest takie niesamowicie miłe, a tej firmie, aby do nas ta paczka dotarła. Więc jestem bardzo ciekawa, co jest wewnątrz. Widzę coś kolorowego. Jakieś wielkie pudło. Bo to jest prezent na święta od tej marki. Tak. Ale w Chinach aktualnie zaczyna się nowy rok. Teraz jest takie długie święto, jak to dodajemy, to może już jest po. Ale oni mają końcem stycznia, początkiem lutego nowy rok. Trochę inaczej niż u nas w Polsce, tutaj w Europie. Zdarzamy? O Jezu, jakie ciężkie! No to ci mówię, że to niosłem. Jakie ciężkie, cóż to jest? Matko, jakie ładne! Jakie piękne w ogóle pudełko, jakie piękne, no nie? Przepiękne! Normalnie mogłoby służyć jako szafka do łazienki, no wiesz. Czekaj, bo tu jest jakiś list. Wiem. O rany! Co tam jest? Ojej! Szaleństwo, masz. Ale ładne! Jezus, czekaj, zrobię tutaj w porządku. To jest najładniejsze koperta. Najpiękniejsza paczka, powiem ci. Najpiękniejsza, jeszcze taki logowana. Tutaj są jakieś te. No piękna. I jeszcze ta, jak to się nazywa? Pieczęć. Z pieczęcią. No. Wow. Na święta. Szczęśliwych świąt. No, jak mówię, że może trafiliśmy prawie w ten chiński nowy rok. A to nie, że tak możesz otworzyć to. Dużo. Tylko ładno. Masz? Zaczynamy od tego. Ojej. To trzeba zrobić zbliżenie na otwieranie pieczęci. Jak list z Hogwartu. Jak to złamać? Takiemu? Po angielsku. Po angielsku. Ale ręcznie pisany. Ręcznie, ale i tak ładnie. Ktoś się tutaj machnął. 2022 chyba była jedynka. Ale tak ale ładnie. Ktoś ma piękne pismo, pewnie. No. Muszę to rozszyfrować, bo to jest taki, wiesz, sposób pisania. Mam nadzieję, że mieliśmy fantastyczny rok. Chcą nam podziękować, tak będę tłumaczyła co jakiś czas. Chcą nam bardzo podziękować za wszystko, za pomoc i to, co dla nich zrobiliśmy w tym roku, ale miłe! Mamy nadzieję, że nadchodzący rok będzie, że będzie jeszcze lepszy, że będzie przyniesie nam wiele niespodzianek. Naprawdę coś tam dla nas. Sądzę, że jest to pozytywne. Zacznijmy 2022 fantastycznie. Mamy nadzieję, że do zobaczenia za niedługo. Mega miłe! Niesamowicie miłe, że ten list jest ręcznie pisany. To jest dla Krzysia, bo to Krzyś ja tam był z nimi. Tak. Piszę. No. Hej Krzysztof, ale ktoś ma niesamowicie... Równiusieńkie to takie jest jak... Jak, no nieprawdopodobnie. I powiem ci, że to jest to jak w tych wszystkich filmach, nie? Aha. Że oni tak kaligraficznie piszą przepięknie. No i tak równo, tak jakby równo. Od linijki. No, jest, dziękujemy. Wow. To razem, no bierz to jedno. Ciągniemy. Czekaj, ten.
Ciągniemy. No, 3, 4. Bum. I pokaż, co tam. Kalendarz adwentowy! Jaki czadowy! Jaki zarąbisty! O nie! Skończył nam się adwent! Nie. Od jedynki! Ale kurde, jaka szkoda. Jaka wielka szkoda, że to nie było wtedy, że to się tak przeciągło, że ta paczka tak długo szła. Tak, ale fantastycznie. Ale jest przepięknie zrobiony, po prostu przepięknie. No, najpiękniejszy kalendarz adwentowy, jaki ja w życiu widziałam. I te szufladki takie, no. Wiesz. Czyli możesz to postawić? Mogę to postawić. Będzie lepiej, jak będzie postawione. Uuu, jak to wygląda, chodźcie zobacz. No sztos! W ogóle wiesz, żeby uzupełnić w przyszłym roku na kalendarz adwentowy, aha, to będzie przepiękne. Szat, gdzie jest jedynka? Nie mogę dalej jedynki. Jest, dobra, gdzie jedynka. Dobra, zobaczmy. Spróbujmy jedynkę. A chciałem to, kolejny czujnik do okna. Ale czad, no. Mega fajnie. Bardzo dziękujemy, thank you so much! To dawaj dwójkę. Uuu, nie widziałam to. Co to jest? Tyle mogę odłożyć. A co to jest? Nie, właśnie nie otwieramy więc. Ale nie wiem, co tam jest. Czekamy do przyszłego roku. Nie. Na święta. Ale czadowy. No, o, widzę dwójkę. No to proszę, otwieraj, kochanie. Pilocik. Super, powiem ci, że taki mieli pomysł. Tak, rewelacja. No nie? Tym bardziej, że jak sądzę, z całego tego kalendarza wszystko będzie ze sobą kompatybilnie i można łączyć te wszystkie rzeczy. No nie wiem, co to jest. Ale fajne, zarąbiste. Czekaj, otworzymy, co to jest. Kubek! Kubek. Czy jest to jeszcze innego? Jaka fajna filiżanka! O, ta porcelanowa. No, taka, wiesz. Ale czad. Jest druga? Ale zimna. O nie. O, żarówka, chciałem, chciałem bardzo tą żarówkę. Bo mi brakowało tej żarówki. Tylko trochę uchylę. Co to jest? Co to jest? Nie wiem, nie mam tego. Zamek do drzwi? Czy co to jest? Switch pop lock. Lock? No chyba tak. Automatyczny zamek? Tak. Pokaż. Zobaczymy, czy będzie z naszymi zmianami współgrał. No. Czatowo. Mogę teraz zdalnie zamykać wszystko przed Mikołajem. Tego już nie mieli, jest strasznie ciekawa. Nie, ja nie widziałem, że to mają w ofercie. Coś nowego. Ale te pudełeczka są zajebiste. Czapka. Fajna. O, stół jest super. No bo trzeba ją teraz zmniejszyć. Ale git. Dobra. O, miernik temperatury jest. Super. Super. Uwielbiam. Super. To jest świetny gadżet. Co tu byliśmy? O! Mamy switch botek. A to co? O ja! Kamerka? Niania? 360, no? Chyba. Wow! Ale poszli do przodu! Ja! Marugi! Świąteczna! Tak. Dobra, otwieramy wszystkie od dołu, bo żebyśmy wiedzieli, czy wszystko otworzyliśmy. O, to jest też super. Będziemy to otwierać. No, dobra, od dołu. Mamy tutaj, co? Czujnik. Ruchu. Tu mamy pstryczek. Pstryczki. Następne. Pilocik. Pstryczek. Co to? O, skarpety. Popatrz. Ze switch botem skarpetki. Jakby ktoś się zastanawiał, jak zwizualizować sobie switch bota w ludziku, to właśnie tak. Czadowy. I tu są takie jeszcze drugie i zwykłe białe, ale no, fajnie. Mega czad, powiem ci, że to taka paka jest. Jaka to jest paczka. Dobra, następny, 9. To był ten termometr. Tutaj mamy tego ludzika. To był ten czujnik i tutaj jeszcze to.
A jeszcze jeden jest ludzik, tylko o, inny. O, inne, inną bójkę ma. Ale cała duma. Okej, okay, do góry już pójdę. Haba. Tu jest, co to? To są tagi, te NFC, że można przyłożyć komórkę i coś zrobić. Zobaczymy, sprawdzimy to też. I naklejki. Też Switchbot w skarpecie. To było to, tutaj 13, to też jest to, dobra, 19, to nie wiem co to jest. LEDy! Bo mieli zrobić te LEDy. Tak, to są takie żaróweczki, tylko zamknięte to jest. Takie żaróweczki, jak mamy te tutaj nad stołem, też inteligentne, też naczelnik ruchu, też można im zmieniać kolor, natężenie światła, tylko że jest to taśma LEDowa. Aha. Będziemy testować, coś tak czuję. No, będziemy. O, dobra, 8. Składka pod myszkę. O, jaki fajny! Zakochany, prawie na walentynki. Ale słodkie to mają. Mega dużo. Później to wyjmiemy wszystko i wam pokażemy, ile tego jest, ale rewelacyjny kalendarz i bardzo dziękujemy. Ale mielibyśmy niespodziankę codziennie. No nie? Tak. Kurde, szkoda, że to nie trafiło w czas, ale no. Zarąbiście, dziękujemy bardzo. Mega to pudełko. No przyszły rok to ja ci mogę w tym zrobić. Aha, ty już masz? No, patrz jakie mam pudełko, że ci w przyszłym roku zrobić kalendarz adwentowy. Siaderskie. Niesamowite. Rewelacja. To jest takie miłe. No i te skarpetki i tamte, wiesz... It's so sweet! I ten list, kurde, list. To ja tego nie trzymałem, ale... Jak to jest równo napisane. I ręcznie. Bardzo doceniam. Takie handmade. Wiesz, to napisać tak długi list, to naprawdę też trzeba spędzić, żeby on był tak ładnie napisany, spędzić dużo czasu. I ten ktoś musiał być strasznie zły. Jak się pomylił na końcu? Someone was so angry. Udrapane. Tak. Dziękujemy bardzo. Bardzo, bardzo. Bardzo. Tylko żeby to nie przyszło na święta. No dobra, to, ale jest teraz. I tak jest mega. Mamy kalendarz adwentowy w styczniu. W styczniu, co by nie.